Słuchajcie, jeszcze jedno właśnie przypomnienie, 6:15 przewidziany start, jak ktoś nie dosłyszał. Można skorzystać z toalety jeszcze tutaj w środku, po środku. Będzie ogień idealny. Jaki czas? 3 godziny 14 minut. Macie 5 minut do startu. Była wiśniówka? Nie było, ale za to dobra rozgrzewka. Nie mówię fajne. No bobra byś poczochrała. Proszę nie czochrać bobra. Jak się biegnie? Woda ciepła? No ile tej wody jeszcze jest? O, jeszcze jest. Spokojnie, ja sobie przebiłem skarpetki, tylko pytam ile. No, trzy na pewno. Hej! Woda zimna, cholera. Ale dobrze jest. Marek, opowiadaj. Co mam opowiadać? Ciężko jest. Jakie warunki? Bardzo ładnie, lepsze niż wczoraj. Wczoraj było gorąco, a dzisiaj jest elegancko, chłodno, można biec, że hej, hej. Jest dobra, woda wreszcie cieplejsza dzisiaj niż wczoraj. Jeśli chodzi o bieg Beskidnika, coroczna impreza organizowana w większości na terenie Magórskiego Parku Narodowego. Przepiękna trasa, ultramaraton w tym roku po raz pierwszy organizowany. Biegacze wybiegali z miejscowości Orzenna, później szlakiem granicznym zbiegali do miejscowości Radocyna. Z Radocyny przez Nieznajową, jedną z najpiękniejszych dolin w Beskidzie Niskim. Dolinę wysiedlono w 1947 roku podczas akcji Wisła. Później przez tereny Magórskiego Parku Narodowego, przez jeden z najwyższych szczytów Magórskiego Parku Narodowego, przez Skolanin. Opowiadaj. Cudownie jest. Jak widać. Piękna pogoda.
woda? A? Do punktu już niedaleko. No może tam się jeszcze zobaczymy. Tak dalej. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Moje zdrowie. Najlepsza na punkcie jest pomidorówka. Gorąca, ciepła, z ryżem, z marcheweczką, z papryką. Wypasiona, ratująca życie wszystkim biegaczom. Weźcie sobie jakiegoś cukiereczka, kucyzek. Batonika, batonika, my tu na nosi, na tego Ania, wy co? Co macie jeszcze dobrego? A oprócz tego mamy słodkości, co biegacze bardzo lubią. Wafelki z orzechami, z kokosem, z czekoladą, z kawą, rodzynki, banany, kole, wodę, izotonik, paluszki, cukierki. Oczywiście każdego możemy przytulić, jak tylko potrzebuje, dać buzi i kopa na koniec. Pięknie, ładnie wszystko. Zapraszamy. Ja poproszę tego kopa, bo mi się nie chce. Mariusz, dawaj za sam. Tutaj mamy największego kopacza. Ale poważnie. Proszę bardzo. Mogę ci kierownicę poczynić. Powodzenia. Jeszcze tylko kolanin. Porządek, nic nie przyjmuję. O, męczę to, tego batonika. Który jesteś? Kurde, nie trzymał. Dalej jestem trzeci. Ale to jest teraz tylko takie przetrwanie. Już miałem zejść dwa razy. Grażyna Leńczuk, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Znajdujemy się w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu, gdzie odbywa się już szósty raz bieg Beskidnika. W tym roku powitaliśmy wielu biegaczy na trzech dystansach, na 6, 21 i 63 kilometrach. Idea biegu sięga 2016 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja zainicjowana przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Jaśle. Trasa 6-kilometrowego biegu przebiega przez Diabli Kamień i Wodospad Magórski. Nie wyobrażamy sobie, żeby nasi biegacze mogli pominąć te charakterystyczne elementy naszych szlaków beskidzkich. Natomiast 21 kilometrów biegną biegacze przez Magurę, Wątkową, Kornuty i Barwinok. Jest to niezwykle malownicza trasa, bardzo wymagająca. 3, 2, 1. We'll be right back.
jesteś niesamowity. Justyna Maniak, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle i koordynator biegu Beskidnika. Bardzo się cieszymy, że już od kilku lat możemy liczyć na wsparcie wielu zaprzyjaźnionych nam osób, instytucji i też firm. Dzięki sponsorom mamy dla Was atrakcyjne nagrody. Podczas 6. edycji biegu nagrodami był m.in. miesiąc z Toyotą dla zwycięzcy dystansu ultra. Były także weekendy z Toyotą. Niektórzy otrzymali voucher na pobyt w ośrodku wypoczynkowym w Foluszu. Nasza charakterystyczne puchary w postaci młynków do kawy. Wśród nagród znalazły się też różne nagrody rzeczowe, sportowe, które na pewno wykorzystacie w swojej karierze i aktywnościach. Zwycięzczyni dystansu ultra Tamara Mieloch. Powiedz, skąd przyjechałaś? Aż spod Kowyleśnej, czyli spod Warszawy. Wiedziałaś, że biegniesz po zwycięstwo? Nie, nigdy nie wiesz. Biegniesz, ale ja przyjeżdżam tu do Beskidu Niskiego, bo po prostu to jest no, ulubione miejsce na ziemi. Marcin Niżnik. Marcinie, jak trasa? Trasa bardzo dobra. A gdzie twój czas 3:14? Jedna noga 3:14, druga noga 3:14. Trzeba to dodać, pomnożyć razy dwa i wychodzi to, co mówiłem. Dokładnie tak, dzięki wielkie. Dzięki. Dystans ultra, zawodnik numer 4, Sławek Prętnik. Sławek, co nam powiesz? Beskid Niski, sercu bliski. Z nami Jakub Gryzło, ultra, drugie miejsce. Jak poszło? Jak trasa? No, poszło dobrze. Trasa, znana mi trasa. Nie było tragedii, miejscami było troszkę ciężej, miejscami troszkę lżej, no ale okej, w porządku wszystko. A Adrian Skoczylas, powiedz, wiedziałeś, że biegniesz po zwycięstwo? Czy wiedziałem? Na pewno nie, bo dużo było przeciwności przed biegiem, na przykład przeziębienie i też do końca nie wiedziałem, czy jutro, czy wczoraj wyjadę z domu, czy nie, bo tutaj mam 4 godziny drogi. Spałem przy mecie w rozłożonym takim niby namiocie. Który to twój bieg Beskidnika? Bo z tego, co się orientuję, to nie pierwszy. Chyba 4. lub 5. Raz biegłem 6, 2 razy chyba 20, no i teraz 63. Ale nie wiem, na tą chwilę nie pamiętam, czy nie było 3 razy 20, w każdym bądź razie 4 na pewno. Czyli rozumiemy, że organizacja jest na 5 z plusem. No, organizacja raczej na 6 z plusem, a nie na 5 z plusem, także wszystko w porządku, dograne, elegancko oznaczone, bufety wyposażone, po prostu tylko przyjeżdżać tutaj i biegać. Bartek Litwin, miejsce 3, dystans ultra. Jak się biegło? No, biegło się dobrze, czaiłem się przez pół dystansu z tyłu, no jakoś tak dociągnąłem na 3. miejscu. Wpadłeś na metę jak burza. Powiedz, nie było żadnych kryzysów na trasie? Kryzysy były od kolanina, dokuczały mi mocne skurcze, no i to był największy problem. Ale udało się. Czyli za rok startujesz znów, tak? To twój pierwszy Beskidnik? Beskidnik 3, no i 3 miejsce w sumie. Gratulacje. Dziękuję. Bardzo dziękujemy wszystkim biegaczom, którzy wzięli udział w 6. edycji naszego biegu Beskidnika.
I oczywiście serdecznie zapraszamy Was w przyszłym roku.